Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony, Jerzy Jankowcia, a w dzisiejszym odcinku zaczynamy żniwa. Ja tutaj przyznam się, obkościłem trochę sampul. Oczywiście, żeby nie było, skosiłem pola. Obok domu też skosiłem pole i dało 18 ton i 300 kilo. I tutaj pole skosiłem, dało chyba 15 ton 300 też, tak? I teraz chyba zmierzamy na to pole i rzepakiem to mamy problem, bo stanął w fazie wzrostów i czasami nie wiem, czy nie trzeba będzie go zlikwidować, ale to już nie wiem. Jeszcze może polecimy na usługi, bo tu mam właśnie zbiór plonów. Nieduże pole, a zarobek byłby dobry. Ale jakaś premka by się trafiła. Teraz jedziemy. Nie holandę. Big polowe. Podwórko. Przyjadę zobaczyć. Znowu ci Ursus, ten Ursus może się rozumieć powoli, ale sentyment jest. Chodzi, a pracowano 8,5 motogodzin. Tutaj dość, tutaj Universal stoi. Tak, dobrze, słuchajcie, ten traktor się nazywa Universal. Jeszcze do drogi dojedziemy, to dopiero połączymy szybki bieg, jak się to robi w realnym życiu. A muszę jeszcze odpowiedzieć, że przepraszam. Właśnie ten Uniwersal jest nowym nabytkiem. Wymieniliśmy Ursusa na Deutscha i kupiliśmy rozrzutnik za bardzo małą kwotę, ale bardzo przystępną, bo za to jest to nowy rozrzutnik, zapłaciliśmy go 28 000. Taki na przykład 14 się zapłaci nowy, a ten wziąłem jeszcze używany, to jeszcze mniej zapłaciłem, bo zapłaciłem 18 chyba? 18 chyba z hakiem. Może przyjechać. No objazd, czekać sam, w końcu nie wiem gdzie, ale... Jest tu obiec się przejeżdża. Szybciutki. Gdzie? Są właśnie nie te samochody. Nienawidzę. Oj tak, też chciałem powiedzieć, że tu dzień nie są live. Około 20, około 17, około 19 i 20 zaczynamy je albo w pół do 9, czy w pół do 21, no zależy jak to mogę i pasuje, więc tak to właśnie jest i bywa. Cicho, przejedziemy tak. Dalej droga, trudno. Przejedziemy do cichaczem.
dare un loro regno. In Irania, nel curte, ne ha scelto. Przejdziemy dopiero przyczepą z traktorem, jak się trochę zbiorniku uspiera. Co? Kurde, przepraszam, że ja, ale dopiero tak jak wstałem i jakby ogarniałem save'a, pewnie spytacie, czemu nie ma nawozów. Nawozy były na live, jest z niego zapis, więc radzę obejrzeć. I tak to właśnie. Więc tam były nawozy, a następne nawozy już na to. W tej chwili teraz będzie trawa już. Tą działkę też kupimy i będzie taka trawa już taka. Nie musimy jeszcze czytać, musimy proszę i chyba musimy teraz zacząć niedługo. Chyba musimy zmienić zestaw uprawowosiewny na większy. Mi się wydaje 4-metrowy, bo nie ma sensu. I szykuje się w tym roku nowy jeszcze zakup, czyli Ursus nowy, następny, większy. Czekajcie, są sprawy. Kombajnu nie będziemy wymieniać, mi się wydaje, że dopiero na jakiegoś dżungla się to robimy. Ale tak to okej jest. Przepraszam, że nie było. Niestety. Każdy pewnie wie, jak stali się. Ja wam to zbieramy to. Myślałem, że proszę być słoma, byśmy sprzedali. Bo byśmy pelet zrobili. A potem sprzedawałem do peletów z bidonem. Pumpa debilna. A tu co? Nic. No i tak ogólnie prawie w życiu Bigron to 10 prawie, więc jest to sobota i ten odcinek będzie właśnie dzisiaj w sobotę. Dzisiaj dzienek jest piękny, tylko że zimny, nie da pięknie. U mnie już malunki się przetektor podkończyły prawie, że dobrze jest. Leci, musimy to po prostu szybko sprzedać i potem czekamy na rzepak i w rzepak musimy wjechać na szybkości. Nie wiem, czy będzie nawiązana część druga, część pierwsza, nie wiem. Bo to będzie odcinek nazwany jak chyba, przepraszam, piąty? Albo nie wiem, już nie pamiętam. Nie nagrywałem następny chyba. Muszę zobaczyć. No. Mi się wydaje, że jak będę kalibrował na tym YouTube, to pamięć komputerze za niedługo skończy. Poczekam sobie jako nowy dysk znaczyć. Wszystko było właśnie tak. Zapraszam jeszcze raz. Chcę jeszcze pociągnąć rana, go szybko zmontować, albo jeszcze jeden nagrać i już. To powiem sobie tu. Też ładnie sobie firmę. Ja mi tyle samo zajmie, proszę mnie jak to koło domu. Koło domu, tak, długo.
dobra. Wiecie, chyba to zrobię, nie wiem, timelapsa, skoszenia i... I co? Tyle. Będziemy mieli chyba... Będziemy mieli tylko wstępowa muzyka. A ja też będzie muzyka normalna. Się wydaje, że to właśnie zrobię, więc widzimy się za jakąś chwilę dla was. Dobra, i tak to właśnie wygląda. Jedziemy z przyczepą. To właśnie pierwszy kurs, jak było widać na przedstawionym filmiku. Pierwszy kurs będzie. A i chciałem właśnie was powiadomić, że jeśli nie zbieramy tych pieniędzy, to tylko opony kupię, nie będzie stać. I na razie tyle. Oleję to już swoją drogą, ale chciałbym, żeby ktoś płacił te pieniążki i chciałbym je godnie przeznaczyć. No ale co ja mogę. Ale mogę wam powiedzieć, że może będzie taka osoba, która wpłaci mi ten odcinek specjalny. Sztuczka właśnie, pierwsza. Musieliśmy coś, to na filmie musieliśmy wapno. Potem nie dokończyłem tego w końcu wapna, ja to było zasiadanie. No wciąż mi się wydaje, że to ciąża, ale dlatego nie chciał. Co tam mówi, ten? Co mówi, ano. Tak ma być. Jeszcze informacja dla autora, jeśli mnie ogląda, bo chyba ja tylko prowadzę na tej mapie serię, to kompost nie poprawi, bo ja chciałem na te pola kompost, to nie wiem, ściółka. O, i nawet nie daje na boże nic. Nie myślałem się na... Funkcjonalnie na mapie jest przez tą modyfikację, nie wiem, czy dla siebie, żebym chciał azot, czy cokolwiek, tylko jak jest to wyświetlane, jak się wejdzie w menu, że ilość azotu to jest dalej. Jeszcze jak będzie zor. Orkę? Nie wiem, jak zrobimy. Orkę będę musiał zrobić częściowo poza odcinkiem, a częściowo na odcinku. Tam było na timelapsie zrobię. Nawrócę się, nie nawrócę się. Dobra, zapiszę jeszcze. Nie uszkodziłem. Wziąłem tylko jedną przyczepę, ale mi się wydaje, że trzeba będzie jeszcze drugą. Tak przeczuwałem.
No, es que dos przyjedzie dość. O jedno. Przepraszam, jeszcze za to ziewanie, ale niestety. No i tyle w temacie, no, odnośnie traktorka, a co tutaj teraz przenosił się dalej do farminga i będę dalej kosił, więc widzimy się znowu za niedługo. Thank you.
Thank you.
Więc tak, musimy teraz podjechać kursem do obok drogi, albo gdzieś tu na polu sobie staniemy. Tą patelkę, ja tak nazywam szczep patelki, tak, po mojemu. No, więc tą szczepę musimy tu postawić sobie. I tu zgasimy obrzucza, teraz wejdziemy do ojca. Odczepimy obciążnik. Jeszcze łyżka. Łyżkę też mam obciążnik. Wydaje się, że Ursus też będzie miał tu duży nowy. A bo używanego kupimy też, nie A, szczepę jeszcze nie jest. Zapomniałem o szczepie. Dobra, czekaj, jedziemy z koksem. Kursus mnie koniec ciągle. Nie. Tam taki ściąg z tej domu, z tego pola. Ale mocno chłonie ten dojcz. Jak ma 10 jej mniej zostaje, prawda? Czekajcie, aż sprawdzę. Trzymało. Dobra, więc ludzie tak, podjadę. Widzimy się zaraz, ja muszę iść na chwilę. No właśnie. Dobrze, widzimy się już z tego miejsca. Ruszamy dalej. Kończymy prawie już to pole, jak widać. Odcinek nie byłby strasznie długi, ale i tak timelapse będzie, bo po co macie widzieć, jak pole się kosi? Przecież ktoś powinien wiedzieć, to nie.
Właśnie. Tutaj już zaczniemy kosić dookoła, bo taki mały to. Szkoda. No i tak to właśnie. No i tyle chyba na ten moment i widzimy się dalej w timelapsie, jak to wygląda.
No i właśnie opóźniłem kombajn po tej przerwie. Zrobiłem jeszcze timelapse'a, właśnie nie po przerwie, tylko jestem po prostu musiałem chwilę zatrzymać nagrywanie, bo kurde, pobugował się ten Deutsch i musiałem go sprzedać, kupić, tylko kupimy to używanego, żeby nie było nieprawidłowości na koncie, nie? No, jest aby trochę farba zdarta i tyle, tak się niczym nie różni. Kurde, ten mod się na tej skrzyni tam się nie znam. Aby skrzynię sobie ustawiam i sprzęgło i to tyle powinno być. Jest ten film będzie długi. Tu sobie dwa stoją na stole i autobus. Ale ja wszystko i tak dzisiaj ja i tak doładuję do silosów i dopiero wzięła jest najwyższa cena, bo aż 4000 chyba. I wtedy zadarujemy tyle pieniędzy, że jeszcze na każdym ładnie. Ja może kupimy sobie właśnie tego Ursusa. Teraz do Orek chyba go nie kupimy. Do ceny w sklepie i ja gram normalnie, gram, nie będę sobie tu stawiał, kupiłem, idziemy kupić, pokażę ile sklepie kosztuje i go bierzemy ze sklepu, też mi się wydaje, że trzeba jego będzie brać ładowaczem, ładowaczem, no, bo on będzie większy łódź, gdy się uniwersalna sprzeda, bo uniwersal będzie już niepotrzebny, a dojść będzie do głównie używany do zwierząt. Właśnie chcę wejść czy w zwierzęta, chcę jeszcze wejść i czy chciałbym tę rzepa pomówić, ale widzę, że chyba coś nie uschnie albo nie. Albo za późno nie będę mógł zebrać. Nie będę mógł go za późno zebrać, i tyle. To jest koniec tych samych dusz, które za nie mogła dojrzeć, żeby się dojrzała w samą zimę i tyle, ile mogliśmy skosić, tyle. Skosiliśmy z Tomkiem, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Bo kurde, na dwa kombajny, że żeśmy robili wtedy ten 208 klas, to muszę powiedzieć, mega. Ten max i tym takim Michelinem TC590 też z przystawką kukurydzy i do kukurydzy i musieliśmy. No i tak to właśnie na tej serii gospodarstwa po ojcu. Gospodarstwo bardzo wygląda legitnie, nie? Na moje w realnym życiu, ale tak to mocowo to bardzo przypomina moje w życiu na realnym, bo 60 że nie kupiłem, bo kurde nie chcę kupować 60 też mi się dawno zmieniło. No i właśnie tak skończyliśmy to. I właśnie. Idziemy się wysypać jeszcze. Ale.
i w następnym odcinku będzie akcja. Mi się wydaje, że obornik, jeśli mnie nie myli. Mój obornik jest wymowy. No i tak właśnie to będzie. A potem tam się to obornik jeszcze przywróci. Bo jakby kupować z kręcisku obornika, nie wiem, kupuj sprzedaż. Zostało mi jeszcze. Tu. Zostało mi w domu. Tu to pole ładne sygnało, choć mi dawałem wapę. Zgaśmy go. Dobrze, jestem ciekawy, jak to jedzie. Jezu, prywat, to mi się sobie siłoczy. Tu zaraz odprostuję. Nawet trochę się kupuje za zimno, nie wiem, czy to sobie kiedyś nie wymienię. Kręcica, no w miarę dobra. Tak się prowadzi. Dobra. Właśnie nie będę zbyt często mówił, bo nie ma czasami co właśnie mówić, ale nieważne. I właśnie płot dostawiłem. Całkiem. Postawię ładne zdjęcie, czy to będzie fajny figur. Nie na polu, chciałem na polu zrobić, nie? W domu się już zrobi. Ile włącznym przedmiotem zobaczysz to tak. Powoli patrzę, to może włączyć. Nie, że potem to było. Trzeba ci go powoli naprawić właśnie, widzę. Właśnie, nie wiem.
Jeszcze to jest bardzo fajne, ale nie wiem, że można dać spać. Czy mi sprawia, że to jest na tej działce na wszystko? I spojrzymy na było tam drugie gospodarstwo, to chyba właśnie nie byłoby na przeszkodzie. Ale to jest popularna ronda hamu. I otóż to właśnie zaraz będziemy kończyć ten odcinek. To był jeszcze długi, długi montaż czeka. No. I tak to właśnie. W samym odcinku umornik nie jeździcie się jak założycie Ursusa. Ursus polsko się opowiada. No. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że ten koma się pojawił w 2019. 2017 był jako dodatek. Jako dodatek. 2017. Jestem bardzo szczęśliwy, że się pojawił w 2019. Jestem czy na przykład do Bizona. Bo to jest bardzo potrzebne, tak. Sama jak tam wtedy, tak. Ten się tak już ubrudził. Miałem się takie koma. To jest właśnie najgorsze. Ale brudzi się brudzi. Pasiko. Więc proszę, jestem zadowolony. Bardzo się z tego cieszę, że zasiałem je. W ogóle. To będzie jakieś przychodzą. No. I nie zdziwcie się, zdaję długo, że będą etapy końcowe. Niedługo będą etapy końcowe. Naprawdę, jeśli nie będzie właśnie tego zrobionego serwisu, a jeśli nie będzie się serwis robił, ale ja bym wolał sobie na zamachę wszystko, ale no. Takie życie. Będę się muszę przygotować. Nie wjechał. No, więc tak oto to będzie wyglądać. Ładnie do miniaturki i takie właśnie na sklepie ubrania zostawię.
Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subika, nie żebram, tylko przypominam. I co? I dzięki wszystkim. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.